Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przed tym, jak oddam panu głos, jeszcze pytanie mocno techniczne, nie dotyczące tej ustawy, chociaż z tą ustawą tutaj jest wiele racji. No, ta ustawa nie funkcjonuje dobrze, to trzeba sobie jasno powiedzieć. No, 27 umów w całym kraju to jest naprawdę no, widocznie jest w niej nie. Proszę, panowie. Jest po prostu coś w tej ustawie nie tak. Tutaj trzeba się mocno zastanowić, dlaczego tak jest. Ustawa o pomocy hodowcom trzody chlewnej w związku z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, tam jest taki zapis, że młody rolnik może uzyskać pomoc, jeżeli przejął całe gospodarstwo. W jednym miejscu jest zapis całe gospodarstwo, to znaczy czytaj hodowlę i ziemię. W drugim miejscu jest zapis przejął hodowlę. I to jest niejasna sytuacja w ARiMR-ach, bo próbowałem pytać w ARiMR-ach. Nie mają wytłumaczenia, a ja mam taką sytuację u siebie w moim terenie, że jeden z młodych rolników przejął hodowlę bez całego gospodarstwa, to znaczy nie ziemię, tylko hodowlę i nie może dostać tej pomocy. Ja myślę, że to jest sprawa nie dotycząca tej ustawy, dlatego nie dostanę odpowiedzi teraz. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie do tej sprawy. Bardzo proszę, oddaję panu głos.